Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Piątkowy poranek powitał zimową bielą. Temperatura oscylująca wokół 0 stopni spowodowała, że wszyscy rozsądni kierowcy i piesi z większą dozą ostrożności poruszali się po drogach. Pierwsze efekty pojawienia się zimowej aury nastąpiły jednak w Podlaskiem jeszcze w czwartek, kiedy to policjanci z Komendy Wojewódzkiej informowali dziennikarzy o rosnącej ilości kolizji. Od 6 rano do 11 odnotowano ich wczoraj aż 23. Około południa na trasie S61 w okolicy Raczek Mercedes uderzył w bariery, powodując utrudnienia w ruchu, a do godziny 15 kolizji odnotowanych przez policję było już 33. Warto w niesprzyjających warunkach zachować szczególną ostrożność i umiar. Jednak to apel nie tylko do kierujących pojazdami. Piesi, choć mają pierwszeństwo na przejściach, powinni też pamiętać o podstawowych prawach fizyki i z mniejszą ufnością wkraczać na jezdnię. Na śliskiej drodze zatrzymanie samochodu jadącego nawet z niewielką prędkością może przysporzyć kłopotów, a zdrowie i życie mamy jedno. Bezrefleksyjne wkraczanie na jezdnię może zakończyć się tragicznie. Apelujemy zatem o ostrożność. Tym bardziej, że synoptycy przewidują na weekend dalsze opady śniegu, ale też w niedzielę ma pojawić się silniejszy mróz. Nocą z soboty na niedzielę wskazania termometrów powędrować mają w dół i w godzinach wieczornych osiągnąć poziom blisko minus 10 stopniom. Rosnąć też będzie pokrywa śnieżna. Przewidywania mówią nawet o 20 cm białego puchu.